Witam Państwa, z tej strony Mieczysław Siudek i chciałem Państwa zaprosić serdecznie na mój kurs z geometrii rynku. Ale zanim przejdziemy do tego kursu, chciałbym, żebyście Państwo zapoznali się z tym materiałem wstępnym. Na początku proste pytanie. Geometria rynku, czy ma to sens? Czy jest sens stosować elementy geometrii rynku w analizie technicznej? Od razu odpowiem tak. Ale nie tak samo, jak to było w latach poprzednich. Czy ze znajomości geometrii mogę mieć jakieś korzyści? Tak. Elementy geometrii mogę włączyć do swojego trading planu i mogą one być jednym z podstawowych elementów mojego trading planu. Po to, żeby się do tego przekonać i zaprosić na ten kurs, chciałbym, abyśmy wspólnie spojrzeli, na wykres. Chciałbym, żebyście zobaczyli finezję, jak geometryczny jest każdy szczyt i dołek na wykresie, tym który państwu za chwilę zaprezentuję. To jest wykres tygodniowy, wykres tygodniowy S&P 500, czyli o, można powiedzieć głównego indeksu światowego. Proszę, spójrzcie akurat patrząc na tą tabelkę, jest to oprogramowanie Smart Investor, które detektuje punkty geometryczne. Jeżeli popatrzymy sobie na punkt D i przyjrzymy się temu punktowi, jak go przybliżę, to widzimy, że ten ruch wzrostowy w trendzie spadkowym ma około 233 punktów i jest prawie identyczny swą wielkością co do poprzedniego ruchu, który ma 234 punkty. Oczywiście o elementach geomocji typu właśnie równości korekt, korekt 1 do 1, czy zniesienia wewnętrzne, zniesienia zewnętrzne, ruchy mierzone w tym samym kierunku, będziemy mówili w trakcie tego kursu. Ale teraz chciałbym pokazać, jak to, jak to właśnie wygląda na tym wykresie tygodniowym, jak jest robiony każdy szczyt i dołek. Jeszcze raz przyjrzyjmy się temu szczytowi w punkcie D, proszę zwrócić uwagę, że ten ruch CD widoczny na wykresie, jest równy ruchowi AB, do tego, jeżeli popatrzymy na zniesienia wewnętrzne to z punktu X mamy zniesienie wewnętrzne XCD równe 38,2 i to dokładnie w punkt. Tak? Jeżeli popatrzymy na zniesienie z punktu B, BCD, to mamy zniesienie 0618 i mamy tę korektę 1 do 1. To miejsce tworzy wyraźny, wyraźny klaster geometryczny. I to jest piękno geometrii, piękny setup, piękny układ i takie możemy bardzo często, dość często znaleźć na wykresie. Ale na czym polega piękno tej geometrii? Na tym, że jak się przyjrzymy trochę bardziej wnikliwie każdemu szczytowi i dołkowi na tym tygodniowym wykresie największego indeksu, można powiedzieć, na świecie, no to dostrzeżemy wiele elementów, które nas, których nie być może nie dostrzegamy, a które nas zaskoczą. Proszę zwrócić uwagę na te nieoznaczone korekty strzałką. Ta korekta miała 132 punkty. Kolejna 130. Na zniesienie wewnętrzne 707. No już pewien układ geometryczny, klasyczna geometria, korekta 1 do 1, połączona ze zniesieniem wewnętrznym. Jak popatrzymy sobie na kolejny dołek w punkcie A na tym wykresie tygodniowym, to zobaczymy, że mamy klasyczną geometrię w tych swingach w kierunku trendu i ona jest 1,618, czyli jest ten swing oznaczony tą strzałką, do, tej, do tego swingu oznaczony tą strzałką, jest 1,618 tego swingu. Klasyczna geometria. Jeżeli pójdziemy dalej, to zobaczymy, że punkt B jest na podwójnym zniesieniu. XCD, klasyczne zniesienie 50%, BCD, tutaj mniejsze zniesienie, przecież nie oznaczone BCD, ale to mniejsze zniesienie, tak z reguły oznaczam jako BCD, ale żebyśmy w tej chwili nam się nie, nie mieszały literki, to jest to zniesienie wewnętrzne 7,86 i mamy klaster podwójnych. Podwójnych zniesień. Jak popatrzymy sobie na kolejny dołek, który powstał w punkcie C, no to okaże się, że tutaj mamy zależność swingów w kierunku trendu spadkowego 076 i mamy zniesienie zewnętrzne 1618. Tak, można powiedzieć, klasyczne geometrie na wykresie tygodniowym. I tu się pojawia jeszcze jedna uwaga. To jest wykres S&P 500 tygodniowy, ale z przełomu ostatniego wieku. Czyli to jest 2000-2001, te okolice. I tutaj mała dygresja. Na początku lat, właśnie w pierwszej dziesiątce lat tego wieku, byłem uczestnikiem trading roomu Brysa Gilmura. I uczyłem się geometrii bezpośrednio od Brysa Gilmura. Wtedy geometria działała jak skarbonka. To był praktycznie bankomat. I działała ona, mogę powiedzieć, statystycznie zupełnie inaczej niż działa teraz. Ale spójrzmy na ten wykres kontraktów na SP 500 maj 2021. Dokładnie 7 maja 2021. I spójrzmy na piękną finezję geometrii na tym wykresie. Proszę zwrócić uwagę. Korekta 2,25, dwupunktowa, 2,25, równość tych ruchów, kolejna 2,25, kolejna dwupunktowa korekta, kolejna dwupunktowa korekta, 2,75, powtarzalność ruchu. Mam nadzieję, że Państwo to dostrzegacie. Jedna uwaga, jest to wykres minutowy, nie tygodniowy tym razem, minutowy. To jest piękno geometrii. Piękno geometrii, która cały czas funkcjonuje, tylko w tej chwili ona częściej się zdarza na bardzo niskich interwałach i te korekty są znacznie mniejsze. I statystycznie występują tego typu układy nie na każdym szczycie, nie na każdym dołku, nie na każdym ruchu. One występują w specyficznych układach, w specyficznym miejscu, w specyficznej fazie rynku. To jest NASDAQ 100. Na platformie Xtation również wykres minutowy. Również jest to maj. Maj 2021. I znowuż spójrzcie Państwo na piękno tego wykresu. Korekta na zdaku. 22 punkty. Niecałe 19 punktów. 20 punktów. 19,5 punktu. Prawie 20 punktów. Znowuż ileś korekt w powtarzal, powtarzal, powtarzalnym ruchu, który w jakiś sposób działa, tak? który możemy zobaczyć, że funkcjonuje na rynku. Inny przykład I DAX wykres 5 minutowy i znowuż popatrzmy sobie, również to jest maj, maj tego roku 2021 roku. Zobaczmy na korekty 51, prawie 52 punkty, 53, 52. Coś w tym jest. Te korekty się pojawiają i funkcjonują, dają nam edge do pewnego zagrania, do poszukiwania pewnych miejsc. Spójrzmy na ten wykres. Dow Jones, wykres tygodniowy i można powiedzieć wykres bieżący. Pierwsza korekta 2020 punktów, 2086, następna 2770 i mamy 2776, 2771. No już bliska jeden do jednego. Pojawia nam się, nam się ruch. Tu możemy znowuż poszukać jakiegoś układu, który jeden do jednego, double drive, o którym będziemy mówili później, później w szkoleniu. Tak? I znowuż możemy odszukać pewnych charakterystycznych elementów z geometrii. W trakcie szkolenia z geometrii omówię ostatni rok na wykresie dziennym DAX-a pod względem układów geometrycznych, właśnie z punktu widzenia wykresu dziennego i korekty jeden do jednego. Przejdziemy sobie każdy punkt krok po kroku. Zapraszam. A teraz idziemy dalej, popatrzymy na inne wykresy. Czy geometria, czy korekty 1 do 1 działają tylko na indeksach, na parach walutowych? Nie, również na akcjach. Akcje PKN, wykres dzienny. Znowuż popatrzmy na piękno tego wykresu. Popatrzmy. Korekta 894, punkty 938. To jest miejsce do zagrania, lekko przekroczona prawda. korekta była 1 do 1 w tym miejscu naruszona, ale w gramach tolerancji, poprzednia 964. Także jest to piękno i możliwość wykorzystania tutaj geometrii, korekt 1 do 1. Kolejny wykres, KGHM. I znowuż zobaczmy na ten trend spadkowy i zobaczmy na te, na te korekty. Zobaczmy, 1265. 1260 pipsów. znowuż korekta jeden do jednego. Piękne miejsce, piękny układ potencjalnie do wykorzystania. Takich przykładów mogę znaleźć dziesiątki, o ile nie setki, na różnych rynkach i to na bieżących rynkach w tym roku. Jednak teraz kubeł zimnej wody. To nie jest tak, jak to było na początku tego wieku, że praktycznie każdy szczyt, każdy dołek możemy opisać geometrycznie. Wiele się zmieniło na rynkach od tego czasu i to powoduje, że geometria nie zawsze działa tak dobrze. Ona, są fazy rynku, fazie trendu, geometria, układy korek 1 do 1 działają bardzo, bardzo dość dobrze i można, można zbudować w oparciu o nie skuteczną, skuteczną strategię rozgrywania. rozgrywania daje nam dodatkowy edge, takie dodatkową przewagę, możliwość składania zleceń oczekujących, a to jest bardzo ważne z punktu widzenia naszego czasu spędzanego przy ekranie i możliwości bycia tu i teraz w danym momencie. Także daje nam bardzo bardzo mocną przewagę. Ten element finezji geometrii, który był wykorzystywany kiedyś. Przypomnę, że jak ja rozpoczynałem Praca jako makler, to żeby złożyć zlecenia do systemu giełdowego na giełdzie papierów wartościowych, to musieliśmy wczytać w biurze maklerskim zlecenia na dyskietkę, pojechać do budynku giełdy na dyskietkę i wczytać do systemu giełdowego. Po czym sesja się otwierała i to było, były notowania z jednolitym kursem dnia ustalanym wcześniej. Czyli inwestorzy musieli wymyśleć, po jakich cenach złożyć zlecenia, po ile kupić, po ile sprzedać, w jakich miejscach reagować. Nie, 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 ten handel nie był online, ciągły w pewien sposób. Tak? Czyli każdy z nas, każdy z osób, które chciały podejm podejmować decyzje stał się to robić w sposób przemyślany, czyli właśnie szukał jakiejś teorii. W związku z tym ta geometria działała finezyjnie, mógłbym powiedzieć. Bardzo fajnie, fajnie w tym czasie się działała. Na rynkach od tego czasu nastąpiły zmiany strukturalne zmiany strukturalne, co, co mam przez to na myśli. W oparciu o różne instrumenty powstało powstały na przykład etf -y i powstały opcje. I teraz mamy taką sytuację, że rynek opcyjny jest większy od rynku akcyjnego. W związku z tym rynek opcyjny zaczyna rządzić rynkiem, rynkiem akcyjnym, rynkiem indeksowym. Liczy się bardzo płynność, czyli rynek w zależności od tego, co się dzieje na rynkach opcyjnych, niejako siłą tego pieniądza Większego, który jest na innym rynku, przepycha te ceny. Nie ma tej finezji w składaniu zleceń, przynajmniej w pewnych miejscach. Tak? Jest szybkość składania zleceń. Zlecenia docierają na giełdę w ułamkach sekund. I to są zmiany technologiczne. Tak? Wręcz są możliwości do tego, żeby widzieć systemy, które pokazują nam, czy zlecenia ukryte pochodzą od jednego inwestora, czy nie, żeby widzieć te zlecenia. Ułamki sekund, które płyną na rynek i wyprzedzać. Są tego typu możliwości, wręcz są płatne serwisy. Rynek pod tym, pod tym względem się niesamowicie rozwinął, także mamy dużą czytelność tego, co się dzieje, dzieje na rynku. W związku z tym ta finezja geometrii została zastąpiona przez walkę płynności, siłę płynności, siłę pieniądza tu i teraz agresywność tego pieniądza i poszukiwanie tej płynności. W związku z tym nie się tak geometria jak to, żeby znaleźć tę płynność na rynku. Ale geometria cały czas pozostaje jako taki edge. Edge, takie, taka przewaga, jeżeli potrafimy ją odpowiednio ułożyć w strukturze rynku. Większe znaczenie nabiera zrozumienie tej geometrii w stosunku do innych elementów wykresu, które w tej chwili, żeby uzyskać przewagę statystyczną, żeby uzyskać ten edge na bazie geometrii, są niezbędne. Sama geometria w tej chwili statystycznie to jest za mało, za mało. W tej chwili sama geometria, posługiwanie się Fibonacci, które się bardzo mocno dwaluje, yy, można powiedzieć w przestrzeni rynkowej, to jest nic innego jak szukanie duchów na wykresie, szukanie duchów, nic innego. Jeżeli geometrii nie wesprzesz innymi elementami analizy, to nie wydaje mi się, że jest możliwość osiągnięcia tutaj sukcesu. To jest tak, jak szukanie duchów na wykresie. Zanim rozpoczniesz ten kurs z geometrii, proponuję ci cofnąć się do kursu z analizy wolumenu. Tam będzie sporo elementów, które wykorzystujemy w kursie z geometrii, i które na pewno Będą dla Ciebie przydatne przy wybieraniu odpowiednich setupów geometrycznych. Zapraszam na kurs geometrii. Dziękuję.